Tomasz Godlewski. Zapraszam. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, mam okazję rozmawiać z jedynką z listy Kukiz. Lista numer 7, pan Bartosz Józwiak. Zgadza się. Porozmawiajmy, kim jest pan Bartosz Józwiak? No, z wykształcenia jestem archeologiem, jestem doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim, ale tak naprawdę jestem wychowankiem Uniwersytetu Poznańskiego, oprócz tego prywatnym przedsiębiorcą, działaczem społecznym, no i prezesem Unii Polityki Realnej, a również od pewnego czasu działaczem ruchu Kukiza, no i jak było tutaj wspomniane, kandydatem do Sejmu z listy tegoż ruchu, liderem tej listy tak zwanej konińskiej, czyli obejmującej kilka powiatów okolicznych w wschodniej Wielkopolsce. Porozmawiajmy o tym, co proponuje nam jedynka z listy Kukiza, z listy numer 7, pan Bartosz Józwiak. W skali kraju ta propozycja została przedstawiona chociażby wczoraj na konwencji wyborczej ruchu Kukiz 15 w postaci tak zwanej strategii zmiany, ale ona również funkcjonuje w wersji internetowej. Podstawowe takie trzy argumenty to jest bezpieczeństwo, demokracja i bogactwo. Zostały one wczoraj dosyć szeroko omówione przez Pawła Kukiza, przez ekspertów. Natomiast na czym ma to polegać? No po pierwsze, może wróćmy do demokracji, bo to jest chyba najbliższe i najbardziej kojarzone z ruchem Kukiza. Wracamy do demokracji oddanej tak naprawdę obywatelom, czyli oddajemy państwo obywatelom, oddajemy decyzję o państwie obywatelom. Do tego dochodzą właśnie JOW-y, które tak zostały niestety haniebnie potraktowane przez to takie pseudo-referendum ogłoszone przez Państwa Komorowskiego, karnowane postawy tyłka, tak naprawdę przegrane, jeśli chodzi o ideę, ale to dokładnie tak miało być, bo partie mainstreamowe nie były tym zainteresowane, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli przywrócenie decyzji obywatela bezpośrednio o wyborze kandydata. Druga rzecz to jest zniesienie progu referendalnego, ponieważ uważamy, że obywatele mają prawo w każdej chwili w referendum decydować i narzucać swoje zdanie jako suweren funkcjonujący w tym państwie i jednocześnie obligatoryjne wprowadzanie tych ustaleń referendalnych obowiązujące polityków sprawujących władzę w Sejmie. To oczywiście się również wiąże z tym, że posłów obywatele mają prawo odwołać w trakcie kadencji. To nie są święte krowy, jeżeli nie realizują obietnic, które składali obywatele, mają prawo być odwołani. Druga rzecz, nazwijmy to bogactwem, chociaż to może brzmi tak dość kolokwialnie, natomiast chodzi o to, że w Polsce niestety obywatele właściwie przez państwo są tłamszeni, nie mają prawa rozwijania swojej przedsiębiorczości, nie mają prawa bogacenia się, właściwie są traktowani jako potencjalni przestępcy. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, ale również pracowników, którzy w tych przedsiębiorstwach pracują. Straszne w tej chwili opodatkowanie, wysokie opodatkowanie kosztów pracy, zawiłe przepisy podatkowe, VAT-y na wysokim poziomie, podatek PIT, podatek CIT. To są elementy, które tłamszą polską przedsiębiorczość, nie pozwalają rozwinąć tych talentów, które rozwinęliśmy w początku lat 90. pod ustawą Wilczka, która mówiła, co nie jest zakazane, jest dozwolone i likwidowała ogromną ilość przepisów. My w tej chwili mamy przygotowany konkretny projekt, który będzie likwidował całą masę zbędnych przepisów, będzie takim powrotem do ustawy Wilczka. Jednocześnie mamy też bardzo ważny element, który chcemy wprowadzić w systemie podatkowym. Chcemy zlikwidowania CIT-u, docelowo również PIT-u, natomiast wprowadzamy podatek minimalny, 1,5% podatek od dochodu, który będą płaciły wszystkie, konkretnie wszystkie firmy, łącznie z wielkimi sieciami, korporacjami, bankami, czyli to wszystko, czyli ta cała sfera, która dzisiaj unika płacenia podatków. I ostatnie, bezpieczeństwo. Polska państwem bezpiecznym na pewno nie jest. Nie jest bezpiecznym ani wewnętrznie dla obywatela, ponieważ polska policja, czy też straże miejskie i wszystkie inne elementy aparatu represji są tak naprawdę właśnie opresywne wobec obywatela, są służalcze wobec władzy, czekają tylko i wyłącznie na odgórne dyrektywy. Tutaj się nic nie zmieniło, chociażby w przypadku policji, gdzie mimo tego, że nie mamy już socjalizmu, to z 500 pracowników komendy głównej policji dzisiaj mamy aż 300, a tych 500 było gdzieś w latach 90. Dzisiaj mamy, przepraszam, 3000.
Więc wzrasta aparat biurokratyczny, obywatele bezpieczniejsi się nie czują, wszystko jest tak naprawdę podporządkowane interesowi władzy, więc ten element musimy zmienić i tutaj mówimy bardzo prosto, będziemy dążyli do wybierania komendantów policji w wyborach powszechnych przez obywateli mieszkających na danym terenie. Druga rzecz, sędziowie, aparat sądowniczy w Polsce jest skorumpowany i tak naprawdę jest to element sankcjonowania pewnego bezprawia, nieprawości wobec obywateli. Również mówimy, sędziowie najniższego szczebla, prokuratorzy mają być wybierani w wyborach bezpośrednich. Chcemy również zastosować instytucję ławy przysięgłych i w ten sposób jakby jak najbardziej oddać decyzyjność obywatelom. I ostatnia rzecz to jest polska armia, której dzisiaj praktycznie nie mamy. Słyszymy w tej chwili, dziś PiS mówi, spróbujemy finansowanie zwiększyć do 3% PKB, dotychczas mówiło się o 2%. Kierunek jest dobry, czy tak się stanie, trudno powiedzieć, my możemy, PiS już rządził i to PKB może było, to finansowanie armii może było nieco bardziej sensowne, natomiast nie było na pewno takie wystarczające, jakbyśmy chcieli. My mówimy, po pierwsze przywrócimy polskiej armii stosowną liczebność, przywrócimy jej bardzo rozsądne warunki funkcjonowania, przywrócimy porządek w przetargach na rzecz uzbrojenia armii, ponieważ to, co mamy dzisiaj do czynienia, to jest tylko i wyłącznie gra lobbystów i interesów zewnętrznych. I ostatnia rzecz, przywrócimy Polsce, czy stworzymy z powrotem w Polsce obronę terytorialną kraju. My mówimy przywrócimy, bo taka obrona terytorialna kraju kiedyś powstała, niestety za późno, bo powstała dopiero pod okupacją, nazywała się Armia Krajowa, nazywała się Narodowe Siły Zbrojne. My dzisiaj przywrócimy obronę terytorialną kraju w taki sposób, w jaki funkcjonuje to w krajach demokratycznych, jak Szwajcaria, Stany Zjednoczone. Chcemy, żeby każdy, kto będzie się miał zakusy na terytorium Polski, będzie miał zakusy, żeby tu wkroczyć siłowo, żeby się liczył z tym, że każdy Polak posiada broń, jest uzbrojony, jest przeszkolony i jest gotowy bronić swój dom, swoją rodzinę, swoje dzieci. I na tych trzech elementach chcemy zbudować reformę państwa. Oczywiście do tego będzie potrzebna zmiana konstytucji, także tu liczymy, że ten parlament będzie takim parlamentem reformy narodowej, że grupowania, które wejdą, które dziś mówią o tym, że chcą zmiany Polski, będą na tą zmianę gotowe pracować, nawet kosztem swoich partykularnych interesów partyjnych. I mamy nadzieję, że to się uda zrobić. Jesteśmy przekonani, że ten parlament, te wybory zmienią Polskę raz na zawsze. Pożegnamy wreszcie szajki sprzedawczyków z PO, z PSL-u, z SLD i z całego szeregu różnych innych ugrupowań, które dzisiaj chodzą tylko i wyłącznie na smyczy Unii Europejskiej. Także mam nadzieję, że to będzie parlament przełomu i że my w tym parlamencie będziemy stanowili istotną, wiodącą siłę, nadającą kierunki zmian w Polsce.